Kłaniam się nisko. Dzisiaj przepis z cyklu kuchenne zabawy i przerabianie klasyków. Zupa włoska powstała z myślą dania na imprezę sylwestrową czy inne domowe party. Zupa na bazie swojskiego rosołu, mięsa mielonego i dużej ilości pomidorów pod różną postacią. Jak wyszło, przekonacie się już sami. Składniki jak na sos bolognese, czyli marchew, seler naciowy, szalotki i dużo czosnku. U mnie pod postacią suszonego, bo zabrakło ząbków. Standardowo wołowe mięso mielone, mozzarella i makaron. Rosół już wcześniej przygotowałem, więc muszę się zająć mięsem oraz warzywami. Marchew już mam startą na średnich oczkach tarki. Teraz zabieram się za seler naciowy, łamiąc końcówkę i usuwając tak zwane struny. Następnie łodygi z selera kroję wzdłuż i szatkuję w drobną kostkę. Podobnie podchodzę do szalotki, tylko szatkuję w drobne, cienkie pióra. 3-4 szalotki wystarczą w zupełności. Tak przygotowany bukiet warzyw podsmażam przez 7 najbliższych minut na patelni, na której wcześniej wleciały 2 łyżki oleju rzepakowego. Możecie również użyć oliwy lub masła klarowanego. Mięso mielone przyprawiam papryką słodką, papryką wędzoną, czosnkiem granulowanym, ale użyjcie czosnku świeżego w ząbkach, do smaku sól oraz czarny pieprz. Z grubsza zawartość miski mieszam. Następnie podsmażę, jak już warzywa się skończą. Pierwotnie wymyśliłem, że zupę podam z makaronem spaghetti, łamiąc je na 3 części, aby można łatwiej było je nabierać. Jednak finalnie użyłem makaronu cavatappi, czyli takie pokręcone kolanka. Proszę zobaczyć, jak wyglądają podsmażone warzywa po 7 minutach. Teraz należy je przełożyć do bazy zupy, czyli swojskiego rosołu. Rosół powstał z kaczki oraz indyka. Gotował się jakieś 6-7 godzin. Wyszedł bardzo tłuściutki. Mięso również smażymy 7 minut, tak samo jak w przypadku warzyw. Przekładamy do wspólnego gara po ustalonym czasie. Można tą zupę modyfikować, zmieniając mięso wołowe na mięso mieszane, czyli wieprzowo-wołowe bądź nawet drobiowe. Na upartego jest to danie imprezowe, więc można ciąć koszta. Mieszamy z grubsza i dodajemy resztę składników, czyli krojone pomidory, puszka w zupełności wystarczy. Do tego jeszcze zaraz wleci 700 ml dobrej passaty pomidorowej. Jeszcze bym podkręcił smak konkretną łyżką koncentratu bądź pasty pomidorowej. Mieszamy, dodajemy jeszcze bazylię suszoną i gotujemy minimum 60 minut. Moi drodzy, najlepiej zupa smakuje jednak na drugi dzień, kiedy to wszystko się ze sobą przegryzie i zaprzyjaźni. The next day. Kolejny dzień, zupa podgrzana, makaron ugotowany. Już wspominałem, że jest to makaron cavatappi, czy jak to się tam czyta, kolanka takie zakręcone. Na makaron sypiemy konkretną porcję tartej mozzarelli i dopiero można na to lać kilka chochelek zupy. Widzicie, jest to zupa dość gęsta, czyli taka pożywna. Na koniec łyżka ricotty. Jeżeli nie macie, to śmietana gęsta też wystarczy. I jeszcze kilka listków bazylii i gotowe. Dzięki za uwagę, trzymajcie się. Jeżeli chcecie, dajcie suba, komentarz i łapę do góry. Widzimy się już niedługo, elo!